Terlikowski o porażce arcybiskupa Jędraszewskiego. Nie udało mu się. Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, złożył ostatnio rezygnację z urzędu metropolity krakowskiego w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. O działalności kontrowersyjnego duchownego rozmawiał z Onetem Tomasz Terlikowski. Publicysta wskazał wielką porażkę arcybiskupa. Arcybiskup Jędraszewski słynął z chwalenia PiS, a partia Jarosława Kaczyńskiego wyraźnie sympatyzowała z tym duchownym. Arcybiskup bardzo chciał powstrzymać proces laicyzacji polskiego społeczeństwa, ale jak mówi Tomasz Terlikowski, swoją działalnością przyłożył rękę do czegoś zupełnie odwrotnego. Terlikowski o arcybiskupie Jędraszewskim ma poczucie przegranej. W rozmowie z Onetem Tomasz Terlikowski mówił, że w sprawie decyzji polskiego kościoła, wpływy arcybiskupa Jędraszewskiego były małe. Zdecydowanie bardziej skuteczny w ostatnich latach był na przykład prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, zauważył publicysta. Arcybiskup Jędraszewski słynął z mocno osadzonych politycznie homilii, gdzie wstawiał się za PiS. Pauza. Miarą porażki arcybiskupa Jędraszewskiego jest to, że partia, którą on jednoznacznie wspierał, przegrała w październiku wybory i straciła władzę, ocenił Terlikowski. Ksiądz arcybiskup uważa, że dziś na świecie toczy się wojna kultur z neomarksizmem. W związku z tym jego zdaniem, sojusznikami w tej wojnie są partie altprawicowe, czyli skrajnie konserwatywne. Prawo i Sprawiedliwość może nie do końca jest skrajną partią, ale jest im najbliżej do tego modelu i przede wszystkim są największą konserwatywną partią w Polsce, która jest też bardzo klerykalna, dodał. Tomasz Terlikowski powiedział także, że arcybiskup Jędraszewski ma poczucie przegranej i na tym polega jego tragizm. Myślę, że wie o tym, że nie udało mu się powstrzymać procesu laicyzacji polskiego społeczeństwa, a nawet, że on sam się do niego przyczynił, zaznaczył. Poza tym, skoro PiS przegrało wybory, to wszystkie sprawy, o które przez lata walczył, jak na przykład aborcja czy religia w szkole, skazane są na porażkę, dodał publicysta.